Hejka kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj szykują się pewne zmiany. Głównie właściwie dotyczą one w większym stopniu mieszkania, bo dokupiliśmy parę nowych rzeczy, a mianowicie udało nam się wreszcie kupić roletki i przyjeżdża jeszcze niespodzianka dla Lacey. Ale zanim przejdziemy do, no wiadomo, do takich prac domowych, to jeszcze mam do Was ważną sprawę. Od dzisiaj aż do piątku, uwaga, codziennie będą się pojawiać różne ankiety. Myślę, że tak po dwie dziennie, pewnie jedna po południu, jedna wieczorem, więc jedna pewnie równo z filmem, czyli jakoś o 15, a druga podejrzewam, że o godzinie 19 się będzie pojawiać. Głosujcie koniecznie w tych ankietach, bo, uwaga, wszystkie Wasze odpowiedzi będą się liczyć. To Wy będziecie niedługo właśnie decydować o moim dniu, dlatego spodziewajcie się tam wielu pytań odnośnie tego, co powinnam zrobić, czym mam się zająć, nie wiem, gdzie mam pojechać. Wymyśliłam kilka takich rzeczy, które mogę zrobić sama albo nie sama, Wy wybieracie. Także koniecznie decydujcie w ankietach. Tak jak mówię, codziennie będą po dwa pytania, jedno o 15, drugie o 19. Ja wszystkie te pytanka w sobotę będę realizować, bo w sobotę planuję właśnie nagrać taki odcinek i wtedy będziecie mieli po prostu okazję zadecydować o moim całym dniu, o tym, co będę robić. Ten odcinek ukaże się w kolejnym tygodniu, także kochani, do dzieła, głosujcie, liczę na Wasze głosy. I właśnie teraz, jak już oglądacie ten odcinek, już możecie głosować w jednej ankiecie, także śmiało głosujcie, zobaczymy, co wybraliście. Ja jestem przynajmniej strasznie ciekawa. Patrzcie na to! Przyszła paczka niespodzianka! Paczka niespodzianka! Jest paczek, biega pies. No, jesteś tu? Muncia, zobacz! To dla ciebie. Co to jest dla ciebie? Patrz, jaki gigant prezent przyjechał! Urody! Zobacz, Lejson! Jakie piękne! Ale super! Widzisz? No powąchaj! Cieszysz się, nie? Wow! Dobra! Ale piękne! Zobacz, Lacey! Podoba Ci się? Ty nos tutaj dajesz do kamery! Ty! Zobacz, jakie wielkie! Jakie miękkie! Co to? Dobra! To nie, dla to pieska, nie? Tak, na tyłku się liczę. No dobra. Dobra, wyciągaj to stare łóżko. Jakie mięciutkie, o Boże. Agata, stare łóżko wyciągaj. Stare łóżko, no. Stare? No wyrzucamy, nie? No to zaraz, poczekaj, najpierw pokaż to, ja chcę je dotknąć. Zobacz, Lacey. Piękne. Tak pies się cieszy, merda ogonem. To twoje łóżko. Ale zobacz, jakie mięciutkie, Lejsunia. No, twoje, wejdź. No, no zobacz, hop. Jakie super, tak. No. O rany, dobry no. Pies. Tak, no, będzie spał. Będzie spał. Takie wielkie łóżko masz, zobacz. Dla psa. Dla psa. No zobacz, jaka miękka poducha, widzisz? No. O nie, kto tu się położył? Nie, to twoje Lejsol. Łóżko. To twoje łóżko. Lejsol, to twoje. No fajne. Twoje łóżeczko, zobacz, jakie gigantyczne! Robimy wymianę! Łóżko dla juniora! Lacey, trzeba włożyć, tak! Jeżdżamy! Juhu! Idziemy, idziemy! Słuchajcie, stare łóżko! Patrzcie na to! Lacey, stare łóżko wyjechało i w nowym możesz ją zawieźć! I wjechało nowe! Wjechało najnowsze! No pięknie wyglądasz, dziewczyna, ślicznie. Drzwi nie otworzymy. A nie, otworzymy. Otworzymy, patrz, idealnie. Podoba się? Ale pięknie. No ślicznie. Ale teraz powiem Ci, łóżko to masz królewskie. Powiem Ci, że naprawdę królewskie łóżko. A tak wygląda łóżko Lacey. Zobaczcie, jak czadowo. Powiem Wam, że ja jestem nim naprawdę zachwycona, tym łóżeczkiem. Co w ogóle fajne, to zobaczcie, że ono jest całe takie mięciutkie, to ogólnie polska marka produkuje, jest ekstra miękkie, cała w ogóle poducha jest super mięciutka. No proszę, właśnie, sami widzicie, jakie wszystko jest ekstra miękkie. Super jest łóżko, prawda, Lejsol? Tak, już nie zjadaj łóżka. No tak, podoba Ci się łóżko nowe, nie? No, zresztą zobaczcie, to łóżko jest takie wielkie, Lejsol wygląda w nim na takiego malucha, a przecież ona aż takim maluchem nie jest.
Także, no pięknie, no tak, no twoje łóżeczko piękne, no tak, super. I wiecie, co jest najfajniejsze? W tym łóżku można normalnie prać właśnie tą poduchę, to jest, ojejku, na suwak, więc można to sobie normalnie wyjąć, wyprać. Także super sprawa, no Lejsol uwielbia to łóżko, może się tutaj rozwalać jak tylko chce. Robimy jej teraz niespodziankę. Michał chce wyjąć nową zabawkę dla niej, ale chcemy ją tak zaskoczyć. Nie, siedzi tam i siedzi teraz przy balkonie. Otworzyliśmy jej okno, bo ona uwielbia wychodzić na balkon. Siedzi i patrzy. Ciekawe, jak w ogóle zareaguje na to. Pokaż, co mamy. Juhu! Mamy takiego fajowego pluszaka. Poczekajcie, zobaczymy jej reakcję. Poczekaj, Michał. Gdzie to stawiamy? Tu? Dobra, słuchajcie, lecimy. Zobaczymy, co powie. Ona wszystko widzi. No widzi, dobra. Nie, nie, dawaj, daj bliżej pluszaka. O, super. Dobra. Co to takiego? Dziwny stwór? Kto to taki, Lejsolu? Kto to? Kto to jest? Zabawka twoja. Nowa zabawka? Dla Lejsola? To też jest pies. To też pies. To też pies. Głupole. Nie zjadaj go. To fajny pluszak. A pokaż go, bo ja go w ogóle nawet nie widziałam. Pokaż. Ty, spokojnie, spokój. Lejs, poczekaj, poczekaj, Lejsi. Słuchajcie, kto to, ty mówiłeś, że to pies? Oszalałeś? To jak Pumba wygląda. Pumba to czy pies? No masz, Lejsu, nie ma. To jest pies. No to pies, nie? No nie wiem, dla mnie to wygląda jak Pumba. Sami oceńcie, co to jest. Kim jest nowy przyjaciel Lejsola? Nie, no to jest pies. No Michał, co ty gadasz? Żółty? Przecież to jest jakiś dzik. Dobra. Ale go ukradła. Dawaj go, Lejsolu, tu. No, dawaj, dawaj. Dawaj Pumbę. Jest nasz Pumba! Ja specjalnie psa brałem. Michał to po prostu mistrz kupowania nowych zabawek. Myślał, że kupił psa. Ja dobrze tej zabawki nawet nie widziałam. On myślał, że kupuje psa, a to jest naprawdę jakiś Pumba w naszym domu teraz. Mi się tak śmiać chce, bo on się tak cieszył, że kupił psa, że po prostu się popłacze zaraz, to nie wierzę. No ale dobra, Lejsol dostała nowego zwierzaka, jest zachwycona. Patrz, jak się cieszy. No ja widzę, no słodziak, wiecie, tam chwyta za ucho tego psiaka, Pumbę, czy tam kto to był, nie? Ale rolety przyszły! Gdzie to przyszło? Słuchajcie, my wam w sumie nie zdążyliśmy powiedzieć o tych roletach. Bo to było tak, że... Mówiłaś przecież. Ale nie powiedziałam, co się ostatecznie stało z tymi roletami. A to wyszło na to, że kumacie, nie było tych roletek, bo nie pojechaliśmy. I zamawialiśmy je ostatecznie online. I miały być 48 godzin, co nie wiem, po 3 czy 4 dniach. Już straciłam rachubek, kiedy one... Poniedziałek. No to praktycznie cały tydzień na to czekaliśmy, nie? Także tempo zabójcze. No to patrzcie, przyszły roletki! Chyba już teraz wreszcie dobre. Sprawdzałeś rozmiar? Nie sprawdzałeś rozmiaru. Sprawdzałem. Gdzie to jest? No to dawaj, wyciągamy to całe. No to patrzcie, roletki już są. Wreszcie jest dobry rozmiar, więc mam nadzieję, że nie będziemy mieć już kolejnych przygód z tym. Tak one będą wyglądać, słuchajcie, czyli będą takie dzień i noc, białe i chyba zamontujemy je jak najszybciej się da, bo już są potrzebne. No i spójrzcie, są rolety, ale czas, powiem wam, że ja jestem zachwycona, że już są położone. My wybraliśmy, ja wam mówiłam, rolety dzień i noc, one są białe, także fajowo, że się trzymają. Mieliśmy trochę przebojów oczywiście przy zakładaniu tych rolet, ale zobaczcie, czat, można je tak sobie właśnie regulować, może ja je wezmę na dół. Także wreszcie są roletki. O! I wreszcie możemy się schować przed sąsiadami.
Od razu inaczej jak są te rolety. Serio, możemy sobie wreszcie, wiecie, ze spokojem zjeść rano śniadanie w piżamie. Nie musimy się martwić, że ktoś z sąsiadów nas podgląda. A najgorzej to jest wieczorem. Najgorzej było po prostu wieczorem, bo my rzeczywiście, wiecie, robiliśmy sobie kolację, ja już zdążyłam się na przykład wykąpać, chodziłam w szlafroku, a tutaj jednak jak zapaliliśmy światło, no to wiecie, ktoś, kto szedł ulicą, no to wszystko widział praktycznie, więc no nam już też to nie było na rękę, chcieliśmy naprawdę bardzo od razu założyć te rolety, ale tak jak mówię, no zawsze coś było nie tak, one, my po prostu mieliśmy jakiegoś pecha z nimi, bo no zawsze brakowało rozmiaru, albo przyjeżdżaliśmy z roletami, okazywało się, że czegoś brakuje, później tak jak mówię, przywieźliśmy, to znowu się okazało, że są za krótkie, no i takie wiecie, głupoty trochę, ale naprawdę za każdym razem coś z nimi było nie tak i dopiero po tych zamówionych online udało nam się je wreszcie założyć, także ja się mega cieszę, serio, teraz zobaczcie, rolety cały czas chodzą, bo serio są tu po prostu potrzebne. Na dzisiaj to już wszystko, my tu się jeszcze ogarniamy, życzymy Wam udanego wieczoru, także trzymajcie się ciepło, zostawiajcie łapeczki w górę i do zobaczenia, buziaki, pa!